W klubie doszło do zmiany, odchodzi 25-letnia reprezentantka Słowacji Nikola Dudaszowa. Kontrakt rzucającej został rozwiązany za porozumieniem stron. Wrocławianki sporo popracowały w czasie ostatnich kilkunastu dni. Staraliśmy się, żeby utrzymać jakąś dyspozycję fizyczną i tak naprawdę trening indywidualny koszykówki. Emocje na finiszu sezonu zasadniczego oczywiście spore. Ważne granie też przed Ślęzą. Teraz już te cztery zespoły, które będą między sobą rozgrywały najlepsze miejsca przed playoffami. My cały czas gdzieś próbujemy urwać jeszcze jedno, dwa zwycięstwa, żeby ten sezon do końca nie był w takich czarnych barwach dla nas. Najbliższym rywalem Ślęzy będzie Basket 25 Bydgoszcz, zespół, który równie dobrze gra u siebie jak na wyjeździe. Na pewno pod koszem, czy Burdyk i Evans, to są w tej chwili te dwie zawodniczki, które nadają ton grze podkoszowej. Na obwodzie doświadczone McBride, Ela Międzik i też znana z występu u nas Karina Szybała. W tej chwili doszła do nich jedna Holenderka, która grała też we Wrocławiu, Jenny Zindiba. Także dużo zawodniczek, które są dobrze znane. Trener wrocławskiej drużyny dodaje, że jego zespół musi patrzeć przede wszystkim na siebie. Trzeba się skupić na tych swoich mocnych stronach, żeby je pokazać, bo w wielu meczach zabrakło nam pokazania tej lepszej naszej strony przez 40 minut i to decydowało o wielu nikłych porażkach w tym sezonie. A początek meczu Ślęzy z Basketem w sobotę o 17:00.